Witamy wszystkich w nowym roku. Dopiero idę do gołębi skacowany, bo łeb boli. Panowie, coś chciałem powiedzieć. Te gołąbki wróciły dzisiaj. Co mi lot odszedł? Ktoś się złapał. I wszystkie moje gołębie są pozamykane. Sypnąłem troszkę pszenicy. To jest samiczka bardzo dobra, moja, na wianeczku. Z Węgier ją przywiozłem. I kąciaty, ale to jest kąciaty na szarym ogonie. Niewyrywany ogon. Bo jak się nie wyrwie, taki kąciaty pantosz. Mocny gołąb. Ale widzę, że skówek nie mają. To gdzieś musiały być, te gołębie. No dwa tygodnie ich nie było. Tydzień taki dobry. Co wtedy odeszły gołębie i tylko 6 przyleciało na drugi dzień i cisza było. Brakowało 14 sztuk. To nawet nie wiedziałem, że nie ma tych dwóch gołąbków. Moje stare jak pękały na odejściu, to one powracają, te gołębie. Bo ze świeżych to wątpię, że coś wróci. Nie puszczam dzisiaj, bo jest pogoda taka nieciekawa, bardzo zimno jest. Głodne gołębie, wody im się pewnie chce. Kaca też mają, jak właściciel. Te gołębie od kolegi spod Warszawy zaczęły latać, fajnie latają. Od poniedziałku jest naprawdę ogień, jutro jadę po materiały, już kupione mam. Bo kupiliśmy wcześniej, bo po nowym roku wszystko idzie w górę. Zaraz je otworzę. I tu koczki siedzą. Tu gołębi nie będzie. Ola mi nie pozwoliła. No i może ma rację, po co mi 100 gołębników. Tu jej kury przyniosę. To rozwalę w środku. Tą parę dostałem od kolegi ze Świerkowej. Samczyk jest fajny. Jakoś żyją. To są młode. Ciężko z tymi młodymi, bo po dwóch tygodniach albo do miesiąca, jak przeżyją, to już jest ok. A jak ich coś weźmie, to bakteria inna i dlatego tak się dzieje, panowie. Gołębie są zdrowe, przyniesiesz. Oglądałem dzisiaj pana tatka film. Współczuję mu, albo nie ma ręki, albo ma pecha. Jak nie kuna, to lis, to choroba, to odchodzą. No ja nie wiem, co tam u niego jest. Ja będę zmniejszał trochę tych gołębi. Gdzie chcę wejść? Zaraz je otworzę. Ale dobrze wróciła ta samica, bo nawet nie wiedziałem, że on na krótkim dziobie. Zobaczcie. Czyściutka, mam ją 2 lata. Czekajcie, dam pauzę, otworzę tylko im kratę. Jestem. Otworzyłem tą kratkę. Gołębie głodne są na 100%. Nie będę ich puszczał dzisiaj. Nie, jak co mi się kaca, mam głowa boli. Karmiki puste. Zero. Zero żarcia. Bałagan, trzeba to wszystko posprzątać, ale na razie jeszcze nie sprzątam, bo trochę będę środek przerabiał, później wam pokażę, jak to poprzerabiał fajnie, bo muszę to wszystko w środku rozwalić. Są 4 gołębniki i 4 bakterie siedzą i w tamtym roku tak przez tą głupotę moją mi zachorowały gołębie, a będzie bakteria w całym gołębniku jedna i tyle. Nie chcą coś wejść, bo się wystraszyły teraz, ale chodzą. Ten kąciaty pierwszy przyszedł, co tu siedzi. A ta musiała, nie wiedziałem nawet, jak już
Wychodziłem, żeby go otworzyć. Też samiczka. Idę ją rozrobić, elektrolit. Panowie, kończymy dzisiejszy film. Nie puszczam gołębi, bo tak jak każdy się dzisiaj źle czuje. Po wczorajszym dniu, do piątej bawiliśmy się. Było fajnie. Stary rok pożegnaliśmy. Przywitaliśmy nowy. Wszystkim życzę w nowym roku wszystkiego najlepszego. Najważniejszego to zdrowia życzę. Jak mamy zdrowie, to mamy wszystko, panowie. Bez zdrowia nie mamy nic. A człowiek się starzeje, lata lecą. A to po prostu nasze hobby. Lubimy, kochamy i chodzimy koło tego. Tak jak dbamy, tak mamy. Jest z wszystkim. O, tu jest fajny samczyk, go przywiozłem z Węgier. Stawiłem go w rozpłodzie. Świetny jest. Mam go, panowie, 7 miesięcy. Żadne piórko mu nie wyrosło. Bo z Węgier gołębie przywiezione to mają kosmetykę taką, że się w pale mieści. Po 2 tygodniach do miesiąca to z kończatego robi się widny. Co z tego, że ładny z głowy, jak widny jest. Ale też się kupi normalnego gołębia, tak jak ja u nas na rynku. Są też ludzie normalni, co chcą sprzedać, a nie żeby oszukać. Dobra, pozdrawiam jeszcze raz wszystkich w nowym roku. Życzę im wszystkiego najlepszego, dobrych lotów, dobrego ganiania, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. I dobrych młodych. Pozdro dla wszystkich w piątek. Jutro sobota, pojedziemy na rynek, to trzeba zobaczyć, co jest zgrane. Pozdrawiam z Elbląga. Pozdrowienia dla wszystkich z Elbląga.